Już od kilku miesięcy biblioteka ma nową siedzibę. O tym, jak polepszył się komfort pracy, porozmawiamy z dyrektorem biblioteki, panią Aleksandrą Kurek. Dzień dobry. Dzień dobry. Praca biblioteki widocznie uległa polepszeniu. Patrząc z perspektywy czasu, jak sprawdza się nowy budynek? Oczywiście, że sprawdza się bardzo dobrze i to było naszym marzeniem wspólnie z czytelnikami, z mieszkańcami miasta, powiatu. Już te ostatnie miesiące w starej siedzibie to już były nie do zniesienia, bo już tylko marzyliśmy o tym, żeby jak najszybciej się przenieść. Są tam jakieś zawsze mankamenty, bo jeszcze by się chciało to, jeszcze tamto, ale tak szczerze mówiąc i tak już nie wymagając aż za dużo, to oczywiście jest wspaniale. Pierwszy miesiąc, bo po 18 maja, po uroczystym otwarciu, jak tutaj już otworzyliśmy, bo już wcześniej przed otwarciem mieliśmy cały księgozbiór, zresztą w ogóle zbiory, już były przeniesione, ułożone, przygotowane już do udostępniania. Także już od 20, od poniedziałku zaczęliśmy normalnie funkcjonować dla użytkowników. To przez pierwsze 2-3 tygodnie mi się cały czas nie chciało wierzyć. Myślałam, że to jest sen i że się obudzę i wrócą dawne czasy. A to jednak nie sen, to się sprawdziło, to się ziściło. Dążyłam do tego przez wiele, wiele lat z różnymi burmistrzami. Każdy był za, że bibliotece się to należy, że w takim środowisku, gdzie jest prawie 14 tysięcy mieszkańców, bo ileś lat temu tyle to miasto liczyło mieszkańców, teraz już tylko tam 13 330 ileś, ale wtedy jeszcze było sporo więcej, że to się należy, że, bo przecież wszyscy wiemy, jak ważna jest kultura i uczestnictwo w kulturze dla każdego człowieka. Nic nie zrobimy z wielkim rozwojem ekonomicznym, gospodarczym, jeżeli będziemy mieli ludzi na niskim poziomie intelektualnym. To oczywiście taki rozwój nie przyniesie skutków i każdy to rozumiał, aż nareszcie nadarzyła się okazja, bo też chodziło o miejsce, bo nie było za bardzo miejsca, gdzie tą bibliotekę wybudować, bo biblioteka nie może być na krańcach miasta, prawda? Musi być jednak w centrum. I jak już było wiadomo, że straż będzie budowana, że to jest idealne miejsce, no to i ten pomysł też bardzo poparł pan starosta. To oczywiście obecny burmistrz już w 2016 roku podjął męską decyzję, zaczynamy, i zlecił opracowanie dokumentacji projektowej i to już był pierwszy krok. Jak już jest dokumentacja, to już byłam spokojna, bo to już na pewno, bo po co by robili dokumentację, jakby nie ruszyła budowa. Więc tylko czekaliśmy na ukończenie budowy straży, trochę to trwało, ale oni też szczęśliwie dopięli swego i rozpoczęliśmy nasze działania. No i też bardzo dobrze się złożyło, że ruszył, to już była druga edycja, ruszył ten program w całym kraju, infrastruktura bibliotek, który bardzo wspomógł zwłaszcza te mniejsze biblioteki w mniejszych miastach, bo w tym projekcie mogły brać udział, to znaczy mogły wnioskować o dotacje tylko biblioteki z miast do 50 tysięcy mieszkańców. To już odrzuciło jak gdyby te duże ośrodki i konkurencja była mniejsza, prawda? Bo duże ośrodki, duże miasta już miały wspaniałe biblioteki. Oni już w zasadzie, w naszym kraju się trochę inwestowało w te biblioteki już od lat 80. Czy Biblioteka Śląska, czy słynna Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. No, wszystkie takie te duże ośrodki uczelniane, czy bibliotek wojewódzkich publicznych, to one już miały godziwe warunki. Natomiast w małych miastach powiatowych, a już nie mówiąc w gminach, to było dosyć tragicznie. To my jak takie anielki, naprawdę. Jakoś tak torowałyśmy tą kulturę w tych małych środowiskach, zwłaszcza na wsi, bo jeszcze 15-20 lat temu to biblioteki wiejskie też były w opłakanym stanie, bez toalet, jeszcze czasami bez telefonów. Więc jak już po tej transformacji, po 89 roku zaczęto robić te nowe chodniki, te nowe jezdnie, to my, środowisko bibliotekarskie, podniosłyśmy krzyk, że hola, niedługo się obudzimy w marmurach,
w kostkach, ale właśnie z mózgami pięciolatków na przykład, prawda? Więc tutaj musiało iść to w parze. No i jak już poszła ta cała fala na orliki i na boiska, na sport, te wielkie pieniądze, oczywiście słusznie też, to jeszcze ówczesny premier Tusk obiecał, krzyknął takie, pamiętam wtedy hasło, że po orlikach przyjdzie czas na biblioteki. Mimo, że już później nie było premiera Tuska, ale faktycznie to się ziściło i wtedy właśnie ruszył ten program Infrastruktura Bibliotek, do którego mogły aplikować te biblioteki właśnie z małych środowisk. I nam się udało. I jestem przeszczęśliwa, bo gdyby wtedy pan burmistrz nie zdecydował i rada, to znowu chyba na 20 lat byłaby przegrana sprawa, bo w tej chwili tak dużo, ta edycja jeszcze trwa, tego programu, tak dużo bibliotek składa wnioski, na przykład sąsiednia biblioteka w Płużnicy już po raz któryś nie dostała żadnego dofinansowania. Biblioteka w gminie Grudziądz też nie, po raz trzeci się nie dostały. Także na 300 ileś wniosków wybierają 30. No więc proszę sobie wyobrazić, jaka jest minimalna szansa, chociaż jak myśmy składali, to też było ponad 200, ale jakoś tak nasz wniosek był i dobrze złożony, i dobrze napisany i udało nam się, tu też było na plus to, że samorząd dużo dofinansował. Także doczekaliśmy szczęśliwych chwil, no i w tej nowej siedzibie przede wszystkim komfort obsługi użytkowników. Bo biblioteka dzisiaj to nie jest tylko dla czytelników, to jest dla wszystkich. I dla tych, którzy nie czytają też. A nóż widelec, jak zaczną bywać, to może się skuszą, trafią na dobrą pozycję. Oferujemy książki w różnej postaci. I dlatego mówimy o tej bibliotece nowoczesnej. Do takiej siedziby, do takiego obiektu już przygotowywaliśmy się wcześniej. Całe zbiory wprowadziliśmy do bazy komputerowej. Mamy system komputerowy Mac Plus, który obsługuje bardzo dużo bibliotek w Polsce. Główny serwer jest w Instytucie Książki w Warszawie. To jest też bardzo wygodne, bo szukając w naszym katalogu online potrzebnej pozycji, od razu można sobie sprawdzić, jak my nie mamy, to jaka biblioteka ma. I jest taki fajny portal Szukam Książki, i właśnie tam poprzez Mac Plus, bo już dziesiątki tysięcy bibliotek ma ten system, te większe biblioteki oczywiście, gdzie już cały księgozbiór mają skomputeryzowany, to też jest wielka wygoda. Cały księgozbiór okodowaliśmy. Już cały 2017 rok wypożyczaliśmy elektronicznie. Każdy czytelnik ma kartę elektroniczną. Więc do takiej nowoczesnej siedziby już się wcześniej oczywiście przygotowaliśmy. Także tutaj weszliśmy merytorycznie też przygotowani na XXI wiek. I najważniejsze w tej chwili, w tej siedzibie, to jest przestrzeń biblioteczna, która nam umożliwia na stosowanie tych wszystkich innowacyjnych form edukacyjnych, kulturalnych, oświatowych, typowo czytelniczych i tych takich wszystkich, co właśnie powodują rozwój wyobraźni, aktywizacji, bo w sumie w dzisiejszych czasach, zresztą tak jak naukowcy zbadali, to grozi nam trochę, no komputeryzacja to wprowadziła, ta cała informatyczna cywilizacja, że ludzie przestają myśleć. I teraz też jest główne zadanie nauczycieli, edukatorów, animatorów i wszystkich pracowników kultury też. Głównym zadaniem naszym jest robić wszystko, żeby w młodym pokoleniu wszczepić umiejętność myślenia, analizowania. Bo wychowujecie się na testach, prawda? Bo tak jest, prawda? Jakiś tam klucz trzeba mieć. A to, co ja myślę, to jakby nieważne, nie? Właśnie własna analiza, to jest najważniejsze. A żeby posiąść umiejętność własnego myślenia, własnej analizy, własnych wyborów, no to jakąś wiedzę muszę mieć.
powinienem czytać, czy powinnam. Jak najwięcej, najwięcej właśnie w młodym wieku, obojętnie czy to e-book, czy audiobook, czy książka drukowana, bo w sumie nie ma dnia, gdzie byśmy czegoś nie czytali. Bo nawet jak instrukcje weźmiemy do ręki, no to też czytamy, prawda? I to jest nasze zadanie. I w takich warunkach nowoczesnych i formami nowoczesnymi, oczywiście bazując też na tradycji, bo to jest też bardzo ważne, musimy współczesnego człowieka zmuszać takimi właśnie formami edukatorskimi, kulturalnymi, czytelniczymi właśnie do tego, żeby na nowo posiąść tę umiejętność myślenia. Żeby ktoś za nas nie myślał i żebyśmy nie dali się spuścić na manowce. I w tych warunkach, w takiej przestrzeni bibliotecznej nareszcie jest możliwe przeprowadzanie wielu form, które właśnie do takiego myślenia prowadzą. Chociażby dzisiejsze zajęcie z dziećmi. W starej siedzibie nigdy nie moglibyśmy sobie pozwolić na zajęcia fotograficzne. Właśnie, a propos tego, że dzięki zmodernizowanej placówce jesteście w stanie teraz organizować wiele zajęć, wiele programów, czy to dla starszych, czy to dla dzieci, które były nieosiągalne wcześniej z powodów technicznych. Było mniej miejsca, było mniejsze zaplecze techniczne. Jak jest teraz? Jakie zajęcia udaje się organizować? Właśnie. I to jest najważniejsze, bo oczywiście przy wspaniałej współpracy z Wąbrzeskim Domem Kultury większość naszych zaplanowanych imprez odbywała się właśnie w pomieszczeniach Domu Kultury, no bo u nas nie mogliśmy tego zrealizować ze względu na ciasnotę. A to już się troszeczkę mijało z celem, bo to już nie było w budynku biblioteki. Więc osoby uczestniczące czy w spotkaniu autorskim, czy w jakimś tam popołudniu z poezją, czy czymkolwiek, jak nie ma tego klimatu bibliotecznego, no to oni się czuli jak w Domu Kultury, a nie jak w bibliotece. Już po spotkaniu nikt nie mógł dojść do regału i sobie wybrać książkę na przykład i wypożyczyć do domu, prawda? Więc to już nie było to. Mimo, że oczywiście warunki lokalowe świetne i nam się tam świetnie to robiło, chociaż przenoszenie było fatalne. Ale to powinno i musi być, jeżeli chcemy przyzwyczaić ludzi do chodzenia do biblioteki jako do miejsca nie tylko wypożyczenia książek, ale do miejsca spotkań, do uczestniczenia w kulturze, do własnego rozwoju, osobowości, intelektu, to musimy to wszystko właśnie robić w tym gmachu. I dopiero ta przestrzeń nam na to pozwala. No i no jesteśmy od 18, od tego 20 maja praktycznie, bo 18 było otwarcie, a w poniedziałek było 20 maja. 21, przepraszam, bo to 20 chyba w niedziela przypadła. To od tamtego momentu próbujemy już, no już kilka rzeczy nam się udało. Właśnie takie, gdzie mogliśmy wykorzystać te warunki i techniczne, i informatyczne, i te przestrzenne, no a najfajniejszym to był ten escape room, który możemy teraz, i to się cieszyło powodzeniem wśród młodzieży i będziemy to powtarzać w październiku, w listopadzie, bo to w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości, gdzie mamy właśnie taki profesjonalny magazyn biblioteczny, który trochę jest dla niektórych tajemniczy jeszcze i właśnie chcemy to wykorzystać, żeby tam w zamknięciu drużyny rozwiązywały różne zadania i po ich rozwiązaniu wypuszczamy na wolność. I to można na różne tematy, a przy okazji właśnie wypełniając zadania, zdobywają informacje, zdobywają wiedzę w taki zabawowy trochę sposób, ale też i taki właśnie, gdzie trochę musi im popracować wyobraźnia. Poza tym, mając tę salkę, którą mamy na parterze, taką wielofunkcyjną, dla dzieci, no już tak oficjalnie założyliśmy od 1 czerwca, właściwie od Dnia Dziecka, to oldschoolowe kino, gdzie puszczamy i tu właśnie, i tu znowu jest połączenie tradycji z nowoczesnością. Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń informatycznych, ale puszczamy stare klatki filmowe, tak zwane slajdy w ramkach, gdzie jest bajki, gdzie jest tekst napisany, gdzie trzeba czytać ten tekst.
Czyli już nie dajemy tej gotowizny, prawda? Dzieci były tak zdziwione, że kiedyś coś takiego w ogóle było. Przecież dzisiejszym dzieciom, jak pokażemy maszynę do pisania, to niektórzy nie wiedzą, no klawiatura jak w komputerze, ale co się z tym robiło? Więc to wszystko trzeba pokazywać, bo dla nas też taką nadrzędną zasadą jest, że dbamy o przeszłość, tworząc przyszłość. W tej nowoczesnej bibliotece, gdzie możemy nareszcie wykorzystywać te nowe formy upowszechniania czytelnictwa, czy kreowania, czy promocji czytelnictwa i kultury, też ten obiekt jest ostoją dla przeszłości. Czyli bardzo hołubimy regionalia, przechowujemy dokumenty życia społecznego. Im starsze, tym dla nas cenniejsze. Sami wiecie, jak to było, jak przychodziliście z klasami właśnie oglądając te regionalia i jakiś tam dokumencik czy karnecik pani starościny robi na każdym na każdej nastolatce i na każdym młodym człowieku ogromne wrażenie. Bo taki dokument, jak się trzyma w ręku, to też coś innego niż jak się czyta o nim w podręczniku. Zresztą właśnie w takich przekaźnikach historycznych nie zawsze o tej obyczajowości jest mowa, prawda? Na ogół są te wydarzenia wielkie, historyczne, a to, jak ludzie żyli, się okazuje, że żyli bardzo podobnie, nawet w wiekach średnich. Tak podobnie jak my teraz, tylko że się zmieniły techniki, ale też te najważniejsze uczucia zawsze przy człowieku były. No i też tutaj nareszcie mogliśmy w tych warunkach, tej przestrzeni, te regionalia są zaprezentowane odpowiednio. Jest wolny dostęp do nich. Każdy czytelnik może sobie dojść i sobie czy rękopis, czy maszynopis naszego patrona, czy cokolwiek, czy dokumenty życia społecznego, jeżeli oczywiście one, no jak z XVIII wieku, a takich to tam mamy tylko chyba dwa albo trzy, bo na ogół to jest koniec XIX wieku i początek XX, to jeszcze w naszej bibliotece można wziąć do ręki, bo w dużych bibliotekach absolutnie nie. Pewnie, że digitalizacja, czyli skanowanie tych wszystkich zbiorów bardzo udostępnia masowo te zbiory, no ale jednak na żywo to na żywo, prawda? Posłuchać z płyty, a iść na koncert to też coś innego, nie? Pojechać do muzeum i na żywo pochodzić po galerii, aniżeli sobie ją wirtualnie obejrzeć. Ale i tak dobrze, że możemy już wirtualnie oglądać. Więc też digitalizacja tych naszych regionaliów to też jest bardzo ważna sprawa. Mamy też nową stronę internetową, teraz ona jest bardziej pojemna, także też będziemy od jesieni rozpoczniemy, też będziemy na naszej stronie prezentować i pokazywać te nasze cymelia. Nareszcie mogliśmy też ten nasz wspaniały zbiór, który jest na parterze, wypożyczalni dla dorosłych, ten zbiór bibliofilski, czyli ten antykwaryczny, to są w większości reprinty, ale też są oryginały, też jest w pełni dostępny dla czytelników. I to jest właśnie ta nowoczesność w połączeniu z tą tradycją. Bardzo dobrze, że teraz już każdy niepełnosprawny na wózku inwalidzkim może skorzystać z naszych usług. Jest winda. Może sobie wjechać na piętro, zjechać swobodnie, bo tutaj już przecież nie ma żadnych przeszkód w głównym wejściu do biblioteki. Wszystko jest też przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W windzie jest też sygnalizacja dźwiękowa, czyli osoby, które nie widzą, wszystko słyszą. Na które piętro, gdzie, jak, głos się odzywa, że winda rusza i tak dalej. Więc to też jest wszystko przystosowane dla osób niepełnosprawnych. No i myślę, że te dwa tarasy, które posiadamy, bo rzadko która biblioteka ma, chociaż niektóre biblioteki mają ogrody na dachu, na przykład Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego w Warszawie, to jest piękna sprawa, ale się okazuje, że te ogrody na dachach to teraz też chronią przed powodziami. Bo właśnie mamy bardzo dużo tego betonu, tych kostek, mało trawników i duże budowle teraz też specjaliści ostatnio mówili, że będą już takie wymogi, że tak, pobudujecie to, ale na dachu zrobicie ogród na przykład, że tam trochę ziemi, która będzie wchłaniała, o to w sumie chodzi, no, a przede wszystkim to jest też piękna sprawa. No nasze tarasy są jeszcze trochę, i to mnie troszeczkę martwi, robimy wszystko, żeby mieszkańcy właśnie
nabrali takiego nawyku przyjścia i posiedzenia przy tych stolikach właśnie tarasowych, zwłaszcza przy ładnej pogodzie. Tu już teraz, jak rodzice przyprowadzają dzieci na zajęcia, to już zauważyłam takie fajne zjawisko, już 2-3 osoby czekając na dzieci właśnie przy ładnej pogodzie sobie siada i czyta. Jest taka pani, która nie stuka w telefonie, przepraszam bardzo, ale piękny widok. Ale właśnie tam siedzi i całe 2 godziny z jakimiś tam małymi przerwami sobie czyta, czekając na dziecko, które tutaj u nas jest na zajęciach. Właśnie te tarasy to też taka letnia czytelnia, letnia, no powiedziałabym, może jeszcze nie kawiarenka, bo nie mamy jeszcze kawy, herbaty, ale cały czas myślę o tym i czynię starania, żeby taki automat się tutaj znalazł z kawą, herbatą, z jakimiś tam napojami, może nawet batonami, żeby właśnie w sezonie letnim można było przy tej kawie na zewnątrz posiedzieć. I coraz więcej osób zachęcamy, już żeby odzwyczaić od tego, że wpadam, biorę to, co chcę i wychodzę. Żeby nareszcie jest miejsce i czas, dać sobie czas, żeby tutaj posiedzieć, żeby się z kimś umówić. Także pamiętajcie, z koleżanką, kolegą zapraszam, umawiajcie się do biblioteki. Jest nareszcie miejsce, gdzie można posiedzieć. Tu jest taka fajna strefa na pierwszym piętrze dla młodzieży, gdzie jest, można poprosić o włączenie telewizora, czy można sobie właśnie osobno posiedzieć. Jest naprawdę bardzo dużo miejsca takiego przy stoliku. W niektórych miejscach te stoliki są połączone, ale można indywidualnie się też rozdzielić. Jest mały stoliczek przy wejściu z kanapą, z fotelikami, więc też można tam sobie posiedzieć. Także próbujemy i te najnowocześniejsze. Teraz zrobimy po raz pierwszy, tak jak był po raz pierwszy escape room, to nareszcie właśnie w tych warunkach możemy zrobić noc w bibliotece. Także na koniec wakacji będzie trochę może szalona, ale jeszcze nie zdradzamy jaka, ale będzie noc w bibliotece dla dzieci, ale trochę starszych, bo to tam dla 6-latków na pewno nie, ale gdzieś od 11-12 lat takie coś też zapoczątkujemy, i bo zawsze w czerwcu jest taka ogólnopolska akcja, noc w bibliotece, ale my sobie zrobimy w Wąbrzeźnie na koniec wakacji. Dziękujemy bardzo. Liczymy, że każdy mieszkaniec będzie miał możliwość odwiedzenia nowej siedziby biblioteki i razem z pozostałymi pracownikami, mieszkańcami miasta będzie mógł pielęgnować historię, łącząc ją z nowoczesnością. No właśnie. Dziękujemy bardzo. I jeszcze tylko bym chciała dodać, a propos tej nowoczesności, bo już zaznaczyłam, że mamy książki papierowe, czasopisma, e-booki. Nasi czytelnicy mogą korzystać bez żadnych opłat, otrzymują tylko od nas kod PIN, ażeby się zalogować, zarejestrować na platformie e-book Libra i dowoli, bezczasowo, bezterminowo mogą sobie korzystać z książek, które tam są zaoferowane w tej bazie. A tam jest ponad 1000 pozycji. W większości są to książki popularne naukowe. Ta platforma e-book Libra jest bardzo pomocna studentom, zresztą uczniom szkoły średniej też, albo komuś, kto się interesuje jakimś tam tematem, jakąś dziedziną wiedzy, ale też już obecnie jest bardzo dużo literatury pięknej. Można sobie też dowoli z tego korzystać. Oczywiście w każdym miejscu, w każdym czasie, no bo ze smartfona też możemy, mamy internet i wchodzimy na e-book Libre i na plaży sobie możemy czytać książkę dowoli, nie musimy płacić i sobie ściągać skądś tam, no bo tak też można, prawda? Ale jak ktoś może czytać na ekranie telefonu czy komputera, to proszę bardzo, taka możliwość jest. Audiobooki mamy już ponad 400 pozycji właśnie w formie audiobooków. To już też jest taka, kiedyś to było taka nowość tylko dla osób właśnie słabowidzących i niewidzących, bo to jest do słuchania. Świetnie aktorzy czytają. A teraz można sobie posłuchać w samochodzie, coś tam pitrasząc w domu, przy odkurzaniu to może nie za bardzo, ale właśnie wykonując inną pracę, a tutaj wykorzystać już czas na to, że słuchamy czytanej książki.
nasza wyobraźnia wtedy pracuje, nie mamy gotowego obrazu, prawda? Film wspaniała rzecz, ale książka jeszcze lepsza. No i te wszystkie książki drukowane, które jednak w dalszym ciągu i wracają do łask. Tam, gdzie już ta technologia z nowoczesną książką poszła bardzo daleko, no bo jednak do nas troszeczkę później przyszło te e-booki i e-booki, to teraz już wracają, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Już tak spadła sprzedaż e-booków i audiobooków, a właśnie wzrasta książki drukowanej. Także coś w tym jest. Gdzie w Stanach Zjednoczonych czytelnictwo nie jest aż tak wysokie, a w Skandynawii no to 80% społeczeństwa to jest społeczeństwo czytające, a u nas 40%. Także róbmy wszystko, żeby ten intelekt, bo i tamte kraje się o wiele szybciej rozwijały, prawda? Więc to idzie w parze i tam nie ma cudów. Poza tym oczywiście wszystkie już spotkania autorskie będziemy organizować. No już pierwsze spotkanie z wybitną pisarką Joanną Bator już się odbyło w naszych warunkach. Było prawie 60 osób i nie było ciasno, więc mam nadzieję, że wszystkie inne spotkania, chyba że będzie takie, bo się spodziewamy, robimy wszystko, żeby na spotkanie przyjechał pan Makłowicz, który też zresztą pisze i wydał już kilka książek. I tutaj na pewno będzie dużo więcej osób na takie spotkanie, ale staramy się właśnie takie nazwiska zapraszać, żebyśmy trochę jednak tych mądrych ludzi posłuchali. To może będzie wtedy ciasno, może tu znowu się ukłonimy w stronę Wąbrzyskiego Domu Kultury, ale to tylko w przypadku, jak będzie na przykład 200 osób miało być, no to, ale jeszcze mamy fajny dziedziniec. Także możemy, a tu śmiało na 200 osób przed gmachem biblioteki możemy też i recitale. I właśnie naszym marzeniem, i to będziemy też realizować, żeby literaturę łączyć też z dobrą muzyką, z takimi kameralnymi, trochę klubowymi recitalami. Może za 2-3 lata jakiś taki nawyk wytworzy, że właśnie po to się też idzie do biblioteki. Będziemy robić wszystko, żeby tak było. A wszyscy są póki co naprawdę zadowoleni. I kto przyjeżdża, to podziwia, że gmach, ale zawsze jeszcze mówimy o środku, żeby jednak korzystać z naszych usług, żeby nie tylko podziwiać to, co jest na zewnątrz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.